Przy zachmurzonym niebie efekt jego działania jest prawie niezauważalny, więc filtr polaryzacyjny to jest przede wszystkim filtr na dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest filtr na dobrą pogodę, kiedy mamy niebieskie niebo i na przykład białe chmurki na niebie, bardzo ładnie wydobywa te chmurki. Mieliśmy tu prawie tych chmur nie za dużo, ale ta co była została bardzo ładnie wyjęta i na innych zdjęciach też to pokażę. A druga sytuacja to jest likwidacja różnego rodzaju odblasków, na przykład na tafli wody. Więc jeżeli robimy zdjęcie powiedzmy nad tym morskim okiem, skoro już się go tak uczepiliśmy tutaj, bo jesteśmy w Tatrach, to w momencie, kiedy przykręcimy do odpowiedniej wartości ten filtr, on nam pokaże dno, a zlikwiduje odblask gór, które się odbijają w tym jeziorze. Oczywiście dużo zależy od tego, pod jakim kątem będziemy robić zdjęcie i pod jakim kątem w stosunku do słońca będziemy stali, ale to Wam pokażę. Ja robiłem kilka dni temu, w zasadzie ponad tydzień temu, w Słowenii robiłem zdjęcie jeziora ze szczytu góry. I zrobiłem zdjęcie na dwa sposoby. Ten sam kadr zrobiłem w jednym miejscu z filtrem polaryzacyjnym przykręconym w jedną stronę. Także on mi wskazywał mocno przyciemnione niebo, ale z kolei jezioro, tafla jeziora była biała. Była pełna odblasków, odbijało się niebo. Zrobiłem drugi kadr, gdzie przykręciłem ten filtr w inną stronę i w tym momencie niebo stało się białe, a tafla wody zyskała piękne takie niebieskie kolory. Bardzo ciekawy efekt właśnie działania, że inaczej działa na wodę, inaczej działa na niebo, więc on nie działa pod tym samym ustawieniem. Czyli pod jednym, bo on jest obracany ten filtr, prawda? Więc on pod jednym ustawieniem działa na wodę, a pod innym działa na niebo. I efekt działania tego filtra widać gołym okiem. Można wziąć ten filtr do ręki i sobie go przekręcić po prostu przed oczami i widzimy ten efekt po prostu gołym okiem, jak on działa. I no jest to na pewno taki efekt, który bardzo ciężko potem w obróbce podrobić. Zdarzają się takie błędy, że on robi takie brzydkie niebieskie placki na niebie, tak. To przy szerokokątnych obiektywach te plamy powstają. Kiedyś byłem w Alpach i zniszczyłem sobie materiał z całego dnia takim filtrem właśnie, bo po prostu byłem wtedy jeszcze mniej doświadczony i nie wiedziałem o tym, nie? I jak wszedłem do namiotu wieczorem i zobaczyłem zdjęcia, to myślałem, że zemdleję, nie? Tak, tutaj są trzy wejścia, więc możemy włożyć w pierwszy slot taki filtr, a możemy go włożyć w slot dopiero trzeci. I wtedy mamy też wtedy ta granica przejścia się troszkę zmienia. Nie jest to jest nieznacznie. Tak samo działa przykręcenie przysłony. Bo jak przykręcimy przysłonę, to mamy ten obraz filtra mamy ostrzejszy. Więc jeżeli damy przysłonę na wysoką wartość, na przykład 16, to granica będzie ostrzejsza. Jeśli damy na przysłonę w granicy 4, granica będzie bardziej rozmyta. Więc chodzi o to, że ten filtr twardy, on nie powoduje, że na zdjęciu mamy granicę nożem przyciętą, tylko ona ma jakąś tolerancję. Wspominałem tutaj o tych swoich biwakach, których wiele bardzo w górach zrobiłem, 150 razy ponad biwakowałem w górach w sumie w całej Europie, w różnych miejscach, na różnych wysokościach, o każdej porze roku. To jest akurat zdjęcie zrobione w sierpniu przy temperaturze minus 18 stopni na wysokości 3500 metrów w Alpach Szwajcarii, podczas naprawdę potężnego załamania pogody, które uwięziło mnie na lodowcu na 3 dni i bez żadnego kontaktu z rzeczywistością nie działały telefony komórkowe w tym miejscu, bo był to teren, gdzie nie było po prostu żadnego widoku na cywilizację, był to płaski, lekko wklęsły lodowiec i ze wszystkich stron góry. Więc utknąłem tutaj, moja rodzina dostała prawie zawału, byli pewni, że zginąłem w tych górach, bo miałem dać znać, że żyję i się nie odzywałem przez 3 dni. Nie byłem w stanie wyjść z tego namiotu na dłużej, bo śnieg i wiatr zasypał moje ślady, więc nawigacja tutaj jeszcze w terenie lodowcowym, który sam z siebie jest niebezpieczny, nawigacja była po prostu niemożliwa. Musiałem po prostu zanocować i przeczekać na polepszenie pogody. Byłem na to przygotowany, miałem dobrą odzież, dobry śpiwór, miałem jedzenie na kilka dni do przodu i w zasadzie tylko dzięki temu mogłem tutaj przetrwać. Nie wiem, jakbym sobie poradził w innej sytuacji, więc no, byłem jakby przewidujący. Zawsze jak idę w Alpy na lodowiec z namiotem, no to powiedzmy przewiduję na 4 dni do przodu, że może się takiego coś zdarzyć. Więc no, tutaj jakoś sobie poradziliśmy. Natomiast w momencie, kiedy to załamanie pogody przeszło, to oczywiście był znowu najlepszy moment do fotografowania, kiedy ostatniego dnia tej niepogody w nocy zaczęły się robić przejaśnienia. To światło, które widać na szczycie góry, to jest światło księżyca w pełni, który dopiero wschodził, więc on się pojawił na czubku góry. To są rzeczy zupełnie nieplanowane przeze mnie. To są takie dary od losu, które ja wykorzystywałem. Kolega, który był ze mną z zimna, został w namiocie i nie wyszedł fotografować. Jak pokazałem mu zdjęcia, to sobie do dzisiaj żałuję, że się nie ruszył wtedy, bo no, tak pięknych efektów jak wtedy podczas biwaku to rzadko się zdarzałem. Po prostu niesamowity moment poprawy pogody. Nie? Bardzo fajnym tematem jest fotografowanie wszelkiej infrastruktury wodnej. Dlatego,
że można zestawić na długich czasach statyczne elementy takiej infrastruktury z ruchomymi elementami wody, nie? Dlatego tak jak tutaj mamy wodę na dłuższym czasie, to wszystko, co stoi, pozostanie niewzruszone. Bardzo fajny temat do robienia różnych dynamicznych zdjęć morskich. Molo, to już pokazywałem, tutaj jest takie zdjęcie zrobione na długim czasie o poranku. Na tym molo generalnie jest bardzo dużo ludzi, jak się przyjdzie po południu bądź wieczorem, natomiast jak się przyjdzie o wschodzie, to tam czasami jakiś biegacz się napatoczy, bo z reguły tutaj są, nie? Ale tak to jest spokój. To co prawda nie jest morze, ale jest też dużo wody. To jest zdjęcie, które w ubiegłym roku zrobiłem w Nowym Jorku. Tutaj nie miałem ze sobą statywu, bo mi się targać akurat wtedy nie chciało tego jednego dnia. Nosiłem cały czas ten statyw ze sobą, nawet do muzeów go brałem. Natomiast jak poszedłem w końcu gdzieś tam, że się nadarzyły warunki, to akurat go w ten jeden dzień ze sobą nie wziąłem. I ustawiłem aparat, oparłem o taką poręcz jakąś dziadowską i zrobiłem taki kadr jak chciałem, nie? Więc ze statywu zrobiłem tak samo. Więc czasami da się wykorzystać to tak jakoś rozsądnie, nie? Zawsze jest właśnie pewna kontrowersja z umieszczaniem linii horyzontu, na przykład na środku zdjęcia. No w tym przypadku to zdjęcie ma bardzo urozmaiconą linię horyzontu, natomiast właściwy horyzont znajduje się dokładnie w połowie kadru. Mówią, że nie można kadrować w połowie, bo to błąd, nie? Natomiast jest to błąd, jeżeli nie jest to niczym uzasadnione. To wtedy nie chodzi o to, że jest to błąd, że coś się wielkiego stało, że ktoś umarł, bo zakomponowaliśmy źle kadr, tylko chodzi o to, że takie zdjęcie jest po prostu banalne, jest nudne i najczęściej jest mało ciekawe, chyba że taki podział został rzeczywiście czymś uzasadniony. No tutaj w wypadku tego zdjęcia ta linia horyzontu jest tak mocno połamana, że ona nam nie sprawia wrażenia takiego, że zostało coś skadrowane w połowie. Więc warto sobie jakby zdawać sprawę z tego, że możemy do tego w różny sposób podejść, więc nawet jak jutro będziemy w górach, tam już u góry kadrowali coś, to można właśnie sobie zwrócić uwagę, że będą takie momenty, że można by właściwy horyzont umieścić w połowie, czyli tam, gdzie się niebo styka z ziemią, natomiast będzie na przykład nam wychodzi sylwetka Giewontu czy jakiegoś tam innego szczytu ponad ten horyzont. Postanowiliśmy namówić spotkanego na szlaku wędrowca, aby nam zapozował na skalę i zrobił nam pierwszy mocny punkt znajdujący się w prawym dolnym rogu na przecięciu linii w 1/3 na zdjęciu, tak jak sobie mówiliśmy o tym wczoraj. I drugi mocny punkt stworzy nam ta ściana długiego Giewontu, którą tutaj widzimy. I w ten sposób będziemy mieć kompozycję z dwoma mocnymi punktami, z wędrowcem, który nam odda pięknie skalę i majestat gór, i dodatkowo z ostatnim pięknym planem, który jest przy dzisiejszym zamgleniu, bardzo fajną wizualizacją tego, jaką mamy tutaj przestrzeń w górach. Zdjęcia morskie, tutaj się nie będziemy tym szerzej zajmować, natomiast pokazuję to jako przykład. Można również oprzeć o taki element pierwszoplanowy, który jest statyczny wobec poruszającej się i dynamicznej wody. Więc tutaj również mamy zdjęcie zbudowane o ten element pierwszoplanowy. Warto, tak jakby troszkę obok tematu, o tym elemencie pierwszoplanowym dwa słowa powiedzieć, ponieważ bardzo dużo zdjęć morskich jest właśnie budowanych w taki sposób, że mamy jakiś element nieruchomy. Bardzo często jest to właśnie gałąź, jakiś pniak, leżący kamień. Jest to gdzieś tam omiatane na lekko dłuższym czasie przez wodę. Tutaj czas został zastosowany rzędu 0,8 sekundy, ponieważ jest to najlepszy czas na fotografowanie właśnie takich rozmytych fal. Myśmy to z kolegami nazywali półsekundówki, ponieważ najlepszy czas właśnie na fotografowanie takich fal to było około pół sekundy. I to tam plus minus, prawda? Mogło to być właśnie 0,8, mogło być 0,3, ale generalnie w okolicach pół sekundy. Myśmy na to właśnie mówili półsekundówki, więc te półsekundówki bardzo często omiatały jakiś taki element pierwszoplanowy, natomiast ten element pierwszoplanowy nie zawsze w naturalny sposób się znajdował na tej plaży. Bardzo często fotografowie preparują takie rzeczy, nawet znajdując rzeczywiście taką gałąź, tylko bardzo często jest tak, że się wchodzi do tej wody i ustawia na przykład ją w atrakcyjnym położeniu, bądź czasami wręcz się przynosi z lasu taki badyl, wrzuca się go do wody, czeka aż fala zmyje ślady, które się tam zrobiło wrzucając go, obmyje go wodą, żeby on był mokry, że niby leży długi czas tam i faktycznie fotografuje takie rzeczy, nie? I to nigdy człowiek nie wie, bo bardzo często takie rzeczy się spotyka rzeczywiście na wybrzeżu, nie? Natomiast często jakoś dopomaga się tej naturze. Tak jak trochę tak jak pokazywałem te zdjęcia z tym pryskaniem wodą gdzieś tam w tych kwiatkach, to tutaj również różnego rodzaju wałki czasami się robi. Natomiast zupełnie bez wałków powstają zdjęcia brył lodu na Islandii na czarnej plaży. To jest słynne miejsce Diamond Beach, które przyciąga fotografów z całego świata.
gdzie praktycznie przy samym parkingu 3 minuty drogi pieszo od samochodu można fotografować takie bryły lodu, za które tutaj nad polskim morzem byśmy się dali pozabijać czasami, żeby mieć taki fajny pierwszy plan. One jeszcze szczególnie ciekawie wyglądają, dlatego że plaża jest czarna. No, tam na Islandii te czarne plaże to jest takie miejsce wyjątkowe, które też przyciąga dużo osób, ponieważ no, czarny piasek, rzeczywiście taki jak plażowy piasek nad polskim morzem, no to jest temat dosyć egzotyczny, no i w Europie praktycznie niespotykany w innych miejscach. Pierwsza sprawa to jest użycie filtra twardego o zbyt wysokim stopniu przyciemnienia, czyli na przykład ND09 o przejściu twardym, czyli przejściu hard, i w dodatku użycie filtra taniego jeszcze z wodą w kadrze. Czyli tutaj mamy trzy błędy popełnione. I dlaczego mamy trzy błędy popełnione? Po pierwsze, niebo jest zbyt ciemne w stosunku do dołu, to jest pierwszy błąd. Drugi błąd, nie dość, że jest zbyt ciemne w stosunku do dołu, to jeszcze na dole mamy wodę i ta woda w tym momencie jest nienaturalnie jasna w stosunku do nieba. Odbicie w wodzie zawsze jest ciemniejsze od nieba, to jest po prostu zasada taka naczelna. Natomiast można czasami próbować troszkę to oszukać i zrobić delikatnie jaśniejsze, natomiast nie w takiej sytuacji, że niebo jest bardzo ciemne, a woda jest prawie przejarana do białego, nie? I trzecia sprawa, tanie filtry barwią. Więc mamy tutaj taki różowy, brzydki zafarb, który po prostu nie wynika z tego, że słońce było nisko, tylko wynika z tego, że filtr, który został użyty, był po prostu gówniany. Więc tego się trzeba strzec. Należałoby zwrócić uwagę, które z tych kwiatów byłyby dla nas najbardziej interesujące, ponieważ mamy do wyboru kilka motywów. Ja wybrałem tutaj te różowe kwiatki, nie mam pojęcia, jaka jest ich nazwa, jaka jest ich rasa i łacińskie nazewnictwo. Na tym się nie będziemy skupiać. Natomiast istotne jest dla nas, abyśmy wykonali tutaj zdjęcie, gdzie pierwszym planem będą kwiaty. Drugim planem będzie zamykający dolinę Grzbiet Górski, natomiast na ostatnim planie znajdzie się nasze niebo. Więc możemy do tego tematu podejść w taki sposób, że te kwiaty wypełnią nam mniej więcej połowę naszego kadru. I aby to zrobić, musimy umieścić aparat na statywie stosunkowo nisko i blisko tych kwiatów, więc im niżej i im bliżej tych kwiatów, tym będzie lepiej. Ważne jest to, że musimy zwrócić uwagę, żeby kwiaty były ostre i ostatni plan był ostry, więc ważnym elementem naszej pracy będzie mocne domknięcie przysłony. Czyli jaką tutaj zastosujesz wartość przysłony? Ja tutaj przysłonę zastosuję między 16 a 22, więc to jest już jakby kwestia wyboru. Trzeba sprawdzić, czy jeżeli zastosujemy przysłonę 16, aby nie stosować skrajnej wartości, czy będzie to wystarczająca przesłona. Tu kwiatki się zaczynają zupełnie od prawie, że tam, gdzie statyw tak ustawiłeś. Gdzie ustawiłeś ostrość, żeby tę głębię ostrości maksymalnie wykorzystać? Ostrość ustawiłem na około 2 metry od obiektywu. Jeżeli bym ustawił na ostatni plan, to szansa na to, że kwiaty z przodu będą ostre, jest bardzo niewielka. Dlatego najlepiej jest ustawić sobie tak na 2-3 metry przed obiektywem, mocno domknąć przysłonę. Wtedy ostatni plan będzie, powiedzmy, prawie ostry i pierwszy plan będzie też dobrze wyostrzony. Mhm. Tu warto zaznaczyć, że ten pierwszy plan chcemy, żeby był ostry, prawda? Tak, chcemy, żeby był ostry. Nie, że nie w nieostrości, on musi być ostry i tak w zasadzie przy takiego typu zdjęciach niech będzie to regułą. Duża głębia ostrości to jest jakby nasz cel w tym miejscu. Co z niebem w tej pięknej sytuacji, bo niebo jest mało interesujące, jak widać. Niebo jest mało interesujące, możemy podejść do tego nieba na dwa sposoby. Najlepszym sposobem byłby szary filtr poufkowy, który nam przyciemni to niebo, żeby ono nie wyszło zupełnie białe, takie wypalone. Albo drugim rozwiązaniem może być filtr szary i długi czas naświetlania, bo chmury są w ruchu. Więc ja tutaj nie robię z długim czasem, zrobię z czasem krótkim, bo nie jest to moim zdaniem na tyle interesujący motyw, żeby tutaj w tym rozmycie chmur się bawić, zwłaszcza że chmury idą w bok. Natomiast można takie rozwiązanie też zastosować, aby troszkę to zdjęcie urozmaicić. Można jeszcze dodatkowo, tutaj sobie potwierdziłem te zmiany, sprawdzam na powiększeniu, sprawdzam, czy nie dzieją się na przykład takie rzeczy, nie? Jeżeli się dzieją takie rzeczy, czyli on po prostu nam trochę za bardzo rozciągnął te piksele. Więc znaczy, że ten naddatek, który daliśmy, był troszkę za mały w stosunku do tego, co zrobiliśmy. Więc jeżeli tak się dzieje, to mu trzeba dać troszkę więcej, nie? Ważne jest to, żeby nie olewać tego sprawdzania, czyli po każdej dokonanej zmianie, takiej miejscowej zmianie, nie tak jak tutaj zrobiliśmy, nie na całym pliku, tylko na miejscowej zmianie, żeby sprawdzić. My sobie wyjdziemy w ogóle teraz z tej zmiany, bo to nie jest dla nas istotne. Natomiast chciałem Wam pokazać jeszcze jedną opcję. Znowu zaznaczamy całość i dajemy to przekształcanie swobodne. I w tym momencie, jeżeli ja mam to przekształcanie swobodne, to tutaj mi się takie kwadraciki pojawiają. Widać je stąd, nie? Jeżeli ja pociągnę za taki kwadracik, mogę sobie tutaj dodatkowo wyrównać boki. Natomiast zwróćcie uwagę, że równanie boków
rozciąga nam troszkę zdjęcie w pionie. Więc ono teraz stało się troszkę wyższe. Ten giewont jest, zwróćcie uwagę, że on jest troszkę bardziej wyciągnięty niż rzeczywiście powinien być. Dlatego po każdej takiej korekcie trzeba dokonać niewielkiej korekty, czyli trochę spłaszczyć to zdjęcie. Wiecie, to jest bardzo precyzyjny proces, który polega po prostu na tym, że my musimy jakby z pewną wprawą i z pewną umiejętnością ocenić, do którego momentu to dobrze wygląda, a gdzie jest nienaturalnie, tak żeby mniej więcej nie odbiegać od rzeczywistości. Opcje, na których ja tutaj pracowałem, to były przede wszystkim wirtualne filtry połówkowe. Tak jak lubię filtry połówkowe w fotografii na żywo, że tak powiem, to tak samo bardzo lubię je w obróbce. To jest bardzo fajna opcja w tym programie i często używam jej zamiast pracy na podstawowej zakładce. Ta podstawowa zakładka zawiera nam tutaj takie rzeczy, które wy znacie, więc ja nie będę tego tak szczegółowo omawiał, bo wy to wszystko wiecie, ale to jest tutaj co jest temperatura, tinta, ekspozycja, kontrast, praca na światłach, rozjaśnianie, przyciemnianie świateł, rozjaśnianie cieni, biele i czernie, clarity, czyli klarowność tak jakby zdjęcia i dwa suwaki z nasyceniem barw i jaskrawością. Ja z nich nie korzystam, z tych dwóch w ogóle, bo ich działanie jest bardzo kiepskie. One podbijają te kolory, które nie chcemy i w taki kolor, który jest niepożądany, więc lepiej według mnie tego nie używać i pracować innymi narzędziami, które są w innych zakładkach. Natomiast te filtry połówkowe, jak się je zaraz włączę, za moment je włączę, one pojawiają się prawie te same suwaki, które są tutaj i powoduje to, że możemy obrabiać zdjęcie selektywnie. Ja w przypadku tego zdjęcia zastosowałem tych filtrów połówkowych kilka. Każda taka kreseczka to jest zastosowanie jednego z tych filtrów. Pracowałem tutaj tak naprawdę dwa różne światy na tym zdjęciu opracowywałem. Osobno robiłem to, co było ponad linią smogu i osobno pracowałem nad tym, co było poniżej. Dlatego pracowałem na filtrach połówkowych, a nie na całym zdjęciu, ponieważ inne opcje ustawiałem w tym miejscu, inne ustawiałem w tym miejscu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Można zrobić to na inny sposób. Można zrobić tak, że otwieramy to zdjęcie, obrabiamy je raz, otwieramy je w Photoshopie, potem otwieramy surowy plik jeszcze raz, obrabiamy go drugi raz, teraz dla dołu, wcześniej obrabialiśmy dla góry, teraz dla dołu, po czym łączymy go na warstwach. Ale to jest uciążliwe i wymaga dwa razy więcej pracy, a tutaj możemy pracować na filtrze połówkowym, który sobie wprowadzamy po prostu na zdjęcie, wciągamy go. W Lightroomie są te same opcje, więc znacie to. Wciągamy sobie ten filtr i ustawiamy odpowiednie opcje. Jak kliknę taki filtr, to się tutaj uaktywnia ta zakładka i się pokazuje, który suwak był przeze mnie ruszany. Więc akurat to jest suwak, nad którym pracowałem jako ostatnim, więc tak naprawdę zacząłem trochę od końca, bo tutaj usuwałem szumy na niebie i nieco rozjaśniłem światła, czyli w ten sposób wyciągnąłem trochę światła, te, które są tutaj, ponieważ są najjaśniejsze i usunąłem szumy na niebie, ponieważ tam było trochę obrabiane i to niebo w taką lekką kaszkę miało, więc tutaj po prostu zastosowałem takie dosyć konkretne usuwanie tego szumu, aby po prostu to niebo bardziej wygładzić, nie? Żeby tam takiej kaszy nie było. Nie była to duża kasza, ale jednak ona się pojawiła. W przypadku tego zdjęcia myślę, że został wykorzystany moment niezłej pogody, natomiast można by spróbować komponować w nieco inny sposób. Ten kamień, który jest tutaj takim dosyć wyraźnym elementem zdjęcia, mógłby się znaleźć w tym miejscu bardziej, czyli krok zrobić w prawo albo dwa. Główna uwaga moja dotycząca tego zdjęcia, że dla mnie jest to troszkę zdjęcie o niczym, czyli jakby nie ma tutaj za bardzo tematu w tym zdjęciu, czyli jest powiedzmy fajna pogoda, są góry, natomiast nie ma akcji, więc jakby jest pogoda, są kolory, powiedzmy w miarę prawidłowa ekspozycja, troszkę może cienie tutaj i tutaj praktycznie do czerni dochodzą, mogłyby być troszkę rozjaśnione i to samo tutaj. Ale brakuje mi właśnie tutaj tematu zdjęcia, czyli jakiegoś po prostu czegoś, prawda, co będzie przyciągać wzrok. Jeżeli skupiamy się na tym kamieniu, który tutaj jest, niech to będzie najciekawszy kamień, jaki znajdziemy przez cały dzień na szlaku, prawda? Żebyśmy zawsze, podejmując decyzję o wykonaniu zdjęcia, robili takie zdjęcie, którym potem byśmy się chcieli pochwalić, komuś pokazać, zobacz, jakie widziałem fajne miejsce, jakim świetnym szlakiem szłam, jaki fajny kamień widziałem, zobacz, jakie to jest interesujące. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że fajnie właśnie, jeżeli byśmy zawsze robili zdjęcia, które będą pokazywać coś interesującego, czego ja na przykład akurat tutaj nie widzę.